siema, dzisiaj fajny dzień. Dzisiaj jadę odebrać z Klaudią właśnie Fireblade'a po 2 latach niejeżdżenia tak naprawdę, bo 2 lata na kołkach CBR-ka stała. Sobie kask wziąłem, uszykowałem bluzę, ciepełko dzisiaj u nas jest z 20 stopni pewnie i będzie pierwsza jazda. Kamerkę sobie zamontowałem na kasku i jedziemy do Bogusza. A jaka historia była z tą CBR-ką? Z tą CBR-ką była taka historia, że po którejś zimie 2 lata temu nie paliła na wszystkie gary. No i zacząłem szukać mechanika. Myślałem, że Piotr mi zrobi, ale Piotr nie odbierał telefonów i zawiozłem go do Grudziądza, gdzie po prostu tam kupiłem olej, świece i to wszystko było wymieniane. No i myślałem, że sobie ten mechanik tam poradzi, nie, z tym, żeby paliła na wszystkie gary, bo po wymianie świec okazało się, że jest taki sam efekt. Czyli tam rozebrał gaźniki, ale coś źle zrobił, bo okazało się, jak Bogusz otworzył gaźniki, że sprężyny, przypuśćmy, powinny mieć taką długość, a one były o 1/3 dłuższe, czyli jak gdyby były rozciągnięte przez tamtego mechanika i dlatego nie miało prawa to chodzić, jakby to pieniądz powiedział. No i ogarnął po prostu. Był temat taki, żeby kupić całe nowe gaźniki, ale tylko do tych sprężynek, no to się nie opłacało, bo najtańsze 400 znaleźliśmy taki gaźnik i poskracał je po prostu po swojemu z wyczuciem, wyregulował wszystkie te gaźniki, czyli full service gaźników zrobił, czyli przeczyszczone dysze, wszystko. No i po prostu już teraz kręci na całe 13 tysięcy obrotów. Oczywiście mam to u Bogusza z gwarancją, jakby co tam się jeszcze działo, ale raczej nie powinno. Czyli CBR-ka jest na świeżym oleju, na nowych świecach, nowych fajkach chyba nawet też. No i jedziemy. Mamy 20 km, żeby dojechać. Mam nadzieję, że szybko Klaudia mnie zawiezie. Szybko wraca, a ja za nią może jeszcze ją zdogonię. Nie? I chciałem wam tutaj powiedzieć, że Klaudia sprzedaje Eiffele, zapachy i do samochodu, i do domu, odświeżacze, patyczki, tak? Co tam jeszcze masz? No tylko to i spraye jeszcze. I spraye, czyli jak macie firmę, macie dom, chcecie, żeby ładnie pachniało, to tylko u Klaudii Eiffele. Możecie wbić na grupę. Na grupę na Facebooku Eiffel, jak tam się nazywa ta grupa? Eiffel Zapachy do Pomieszczeń. Eiffel Zapachy do Pomieszczeń. A ja, słuchajcie, żeby będą się śmiali, na ścigu Blacku w kasku na enduro będzie śmigał, a ja to tymczasem już prawie dojeżdżamy, poznaję to miejsce, ten place. Zaraz będziemy. Cieplutko, 20 stopni jest. 20, ja po rusku chciałem mówić. A... Opony trochę stare już, nie? Ale nie są złe. Musisz tylko uważać, żeby się tam nie ślizgnąć na nich, nie? No. Bo tak to jest kos. Tam poprzeglądałem, ogólnie pouzupełniałem, czy wiesz, jakieś tam płyny. Aha. W hamulcach i tak dalej, nie? Tak, żebyś mógł sobie bezpiecznie kulnąć, nie? Zajebicho. Kurde. Pierwsze odpalenie u Bogusza. Stanie się co powiesz, a na początku jest to przyjaźń.
gaśnie. To moja wina. To moja wina, to się przyznaję. Niech sobie chwilę pochodzi, bo moto musi być rozgrzane. Tak jest. Musi się rozgrzać. Inaczej nie wolno. Inaczej nie da rady. Dopóki się temperatura nie połyka, że nawet świetlacy, dopóki są kreski, to nie wolno gazu dotykać. Tak jest, ja wiem. Nauczyli mnie już tego. Ona generalnie jest, wiesz, to jest super sport, to musi być rozgrzane przynajmniej do 90 stopni, żeby strzelać z komina, nie? Tak jest. Oj, 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 co się dzieje? Ale zabawy, żeby lampę dobrać, czaszę dobrać, o kurde, ci powiem. W ogóle wiesz co było? Ten rolgan obracał się w ogóle na tej kulejce plastikowej. Poprawiłeś go? No. Ja to zakładałem. Ja tu wiesz, dodałem gazu, trzymam ten gaz równo, a on zwalnia. On się obraca, wiesz, mogłeś nim... No. Dlatego ty też jak przyspieszałeś, to mogło być tak, że ten gaz trzymałeś, a on tam się cofał, nie? Aha. Też jest tutaj wklejony, nie? A. Muszę, wiesz, na tej plastikowej tulejce normalnie obracać. No. Kurwa! Tak. Nie, pieski i kotki się wąchają, a my kaski se przymierzamy. Tak. Takie porównanie bym dał. Tak. To jeszcze raz, bardzo dzięki. Daj znać, jak to w ogóle jedzie. Dobra. Bo naprawdę nie zrobiłem im nawet metra. Dobra, okej. Ja słyszę po prostu, wiesz, że to podaję. Napiszę, nie będę dzwonił. No daj na napis, bo ja tam się tego rozgrzewania mogę jeść. I ja powolutku na chaos. Mówię, powietrze w oponach masz sprawdzone, także płyny wszystko posprawdzane, oleje. Jedyne co to waha i jazda. Pierwsza jazda po 2 latach, taka porządna będzie teraz. Przede wszystkim dobrze opony rozgrzać. No ja dzisiaj na endurowo, lusterka muszę poprawić. Przyzwyczajcie w ogóle do setów, bo są inaczej ustawione. Ładnie go dzisiaj poczyścić. Rozgrzać gościa, opony, hamulce posprawdzać. Bo czasami tak jest, jest taka duża moc, że jak gwałtownie przy dużych obrotach odpuścisz, to masz takie hamowanie silnikiem, że może w zimę wejść, wysadzić cię.
także na rozpoczęcie sezonu właśnie z ścigaczami. Do widzenia. Siebie. Tu nie będę tankował, bo tu nie znam stacji.
taka sytuacja. Kiedyś pamiętam 10 lat temu to było mało samochodów, to można było pojechać. A teraz? Kręca się teraz super. Jest motocyklista znowu. Siema byku. Może jeszcze z nim pojeżdżam.